Panie marszałku, pytania do pana ministra. Czy gdyby nie było tego rozwiązania, które zaproponowano w Senat, czy byłyby kłopoty z możliwością uzyskania kredytów przez rolników? Po drugie, czy jeżeli nie byłoby wprowadzanego takiego rozwiązania, banki musiałyby tworzyć rezerwy zgodnie z zaleceniem Komisji Nadzoru Finansowego i wtedy mogłyby być zagrożone oszczędności, w tym również oszczędności rolników banku. Zdziwię się, bo pan poseł Sachajko bardzo dziwnie odpowiedział. Banki to są instytucje, które z jednej strony dają kredyty, czy udzielają kredytów na zabezpieczenie, muszą zagwarantować pieniądze, czyli depozyty, które są w nich zgromadzone. Ale pytanie mam inne, do pana ministra. Opłacalność rolnictwa, ten parytet co roku spada. I drugą rzecz, czy państwo wreszcie zrobicie coś, aby wpisy w księgach wieczystych mogły być dokonywane znacznie szybciej, to jest interwencja u ministra sprawiedliwości, aby z tego tytułu klienci, czyli nawet kredytobiorcy i rolnicy, nie musieli płacić dodatkowych środków, jeżeli niedokonany zostanie wpis w księdze wieczystej, na co wyraża zgodę rolnik, zaciągając kredytów. Jak bez tego rozwiązania utrudniłoby to funkcjonowanie rolników na rynku? Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.